Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, jakiś czas temu rozegrałem już dwa pojedynki z naszej grupy. Pozostał meczik Polska-Senegal. Nie mam herbu Senegalu, szukałem po różnych kolekcjach. No niestety nie ma, więc musiałem tym razem do pojedynku dać dwie karty limitowane Roberta Lewandowskiego i Mane, czyli największe gwiazdy obu zespołów. Mamy tutaj 6 saszetek i zobaczymy, jakim wynikiem zakończy się karciany pojedynek. Tak więc zaczynamy. No i patrzcie, co się dzieje. Już jest pierwsza bramka dla Senegalu i właśnie zawodnik na karcie limitowanej Mane strzela brameczkę i Senegal wychodzi na prowadzenie. Ale jest szybka odpowiedź. Mamy Kubę Błaszczykowskiego, pomocnika naszego, i jest 1-1. Portugalia, Panama, Anglia i Iran. Jeżeli będzie karta specjalna, to za 2 punkty liczymy. Rosja, Brazylia, Panama, Tunezja i ponownie Senegal. Znowu wychodzi na prowadzenie 2-1. Kayuyate. A tutaj Niemcy. Powoli pierwsza połowa się kończy. Zobaczymy, czy zdołamy jeszcze doprowadzić do remisu. Peru, Argentyna, Brazylia i ponownie Senegal. 3-1 już niestety. Mbodi. Anglia i Serbia. Niestety do przerwy przegrywamy aż 3-1. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie losy meczu się odwrócą i nasi zaczną strzelać. Anglia, Argentyna, Hiszpania, Kolumbia, Niemcy i Francja. Wynik bez zmian. Argentyna, Kolumbia, Szwecja, Serbia, ponownie Szwecja i Brazylia. No niestety, powoli meczyk się kończy. Została nam ostatnia saszetka. Będzie naprawdę ciężko nawet zremisować. Japonia, Urugwaj, Chorwacja, Anglia, Niemcy. Na kartę specjalną jest niestety ponownie Mané i to za 2 punkty. Naprawdę pogrom. Pogrom. 5-1 wygrywa Senegal. Miejmy nadzieję, że taki wynik nie będzie w meczu prawdziwym, realnym na mistrzostwach i to Polska zwycięży. Tak więc moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego filmu. Piszcie w komentarzach, jaki wy wynik obstawiacie w realnym meczyku. Tak więc dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!